Godzina 17.30 to jest punkt widzenia na antenie Polsat News. Ja się nazywam Grzegorz Jankowski. Witam Państwa cieplutko i serdecznie. Kochani moi, o czym dzisiaj? Dzisiaj o korupcji w polityce, ale również o pomocy dla Ukrainy, o czym mówi teraz cały Davos, właściwie mówi cały świat, a na pewno Europa i Stany Zjednoczone. Kochani moi, no właśnie, chodzi o leopardy, które Polska chce przekazać Finlandia, Holandia i jeszcze Hiszpania, między innymi. To jest kilkaset czołgów razem, ale producentem tych czołgów są Niemcy i one mówią, jak do tej pory nie. I niewiele wskazuje na to, żeby powiedziały tak w przyszłości najbliższej, chociażby jutro, choćby w przyszłym tygodniu. No i w odpowiedzi premier Mateusz Morawiecki mówi dzisiaj taką zaskakującą wypowiedź, takiej wypowiedzi udzielił. Albo tę zgodę Niemiec uzyskamy, albo sami postąpimy tak, jak trzeba. No, co to oznacza? Czy to oznacza w takim razie, że Polska bez zgody Niemiec przekaże swoje leopardy? Zobaczymy. Ale o co tutaj Niemcom chodzi? Jakie są szatany tutaj czynne? Dlaczego Scholz tak się ociąga? To pytanie na początku zadam naszym gościom. Są nimi pani Agnieszka Romaszewska, dyrektor telewizji Bielsat. Witam panią serdecznie. Dobry wieczór. Oraz pan, na łączeniu pan dr Maciej Onasz, politolog Uniwersytet Łódzki. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór państwu. Zaczynamy od pani Agnieszki Romaszewskiej. O co chodzi z tymi czołgami? Oglądamy żenujący spektakl, jak Niemcy robią wszystko, żeby powiedzieć nie. Robią wszystko, żeby tej broni nie dostarczyć na Ukrainę. Robią wszystko, żeby nie pomóc Ukrainie i robią, można powiedzieć, no, zdecydowanie za dużo, by pomóc w tej chwili Rosji. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Pani Romaszewska. Znaczy, no, można odnieść wrażenia, bo to też byłoby niesprawiedliwe powiedzieć, że to całe Niemcy. Znaczy, jest to niewątpliwie kanclerz Scholz. Natomiast on rządzi. Jest, tak, ale jest coraz ostrzej krytykowany, nawet bardzo ostro bym powiedziała, chwilami już. No i cały czas, ale wygląda, że jest bardzo silna grupa po prostu w establishmencie niemieckim, która zdecydowanie nie chce zmienić sposobu myślenia o polityce europejskiej, że ta polityka w tym układzie z Rosją im szalenie pasowała i w gruncie rzeczy w tej chwili nie uważam za jakąś mrzonkę absurdalną, że tutaj się wypuści te, jakby to powiedzieć, no z tej puszki Pandory wypuści się te różne kraje, to jakaś Ukraina, będzie są same kłopoty będą, a co z Rosją? A co z Rosją? Przecież to będzie dramat, bo się jeszcze Rosja rozpadnie, nie daj Boże, i też będą jeszcze większe kłopoty i tam w ogóle będą na pewno wszyscy biegać z bronią atomową w ręku, którą gdzieś tam skądś wezmą. Ja już słyszałam takie, to oczywiście ironizuję, natomiast to są, słyszałam już takie apokaliptyczne obrazy, wizje i wydaje mi się, że one gdzieś tam się mieszczą, jeśli chodzi, znaczy gdzieś tam są w części niemieckiego establishmentu, tej wpływowej, która podejmuje decyzje i szepcze do ucha Scholzowi. Ja myślę, że no nie wiem, co tam zwycięży, ale to bardzo nierozsądne, co oni robią, bo na razie w tej chwili nie widać, żeby to realnie naprawdę dawało im możliwości i wpływy. I to zresztą już koalicjanci też zauważają, którzy są coraz bardziej zniecierpliwieni, trzeba powiedzieć, niektórymi tymi zachowaniami Scholza i tym, że cały czas te Niemcy są chłopcem do bicia i no bo zachowują się tak, że po prostu, mówiąc kolokwialnie, wypinają się do tego bicia. No właśnie, i pan Maciej Onasz, jak rozumieć te rozgrywki? Bo Niemcy konfliktują się ze Stanami Zjednoczonymi, co długofalowo dla nich jest no, niedobre. Czytałem też taką analizę ostatnio. Przecież Niemcom powinno zależeć na zwycięstwie Ukrainy, no bo będą kontrakty na odbudowę Ukrainy, no bo słaba Rosja będzie eksportowała do Niemiec bardzo tani gaz i bardzo tanią Europę, bo będzie potrzebowała pieniędzy po tej właśnie wojnie. O co tutaj chodzi? Jak pan tłumaczy tę sytuację? Niewątpliwie tutaj to, o czym pani redaktor wspominała, podejście przynajmniej istotnej części klasy politycznej w Niemczech, dążenie do zachowania jak najlepszych relacji z Federacją Rosyjską i w jakiejś perspektywie zapewne myślenie o powrocie do relacji wcześniejszych, do tak zwanego business as usual, no, co przynajmniej z perspektywy naszego kraju i nie tylko u nas, ale w całej Europy też wschodniej, jest praktycznie niewykonalne. Niemcy próbują się czasami zachowywać, rząd niemiecki, jakby wydarzyło się nic albo bardzo niewiele. Tutaj oczywiście jest to podyktowane częściowo przynajmniej interesami ekonomicznymi. Jednakże no, równolegle tracą pozycję lidera, czy też osłabiają swoją pozycję lidera w przestrzeni europejskiej, szczególnie w przestrzeni
unijnej, przestrzeni europejskiej. No pytanie, jak ta pustka zostanie ewentualna później zagospodarowana. Też pamiętajmy o tym, jaka jest jakby wizja świata ze strony Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z myśleniem, które dominuje w Rosji, Niemcy i ich strefa wpływów nie są specjalnym problemem. Takie też było podejście choćby do państwa polskiego przez wiele lat ze strony rosyjskiej, że Polska może być albo prorosyjska, albo proniemiecka. W jednej albo drugiej strefie wpływów, byleby tylko nie była proamerykańska. Więc każde poszerzenie wpływów Stanów Zjednoczonych w naszym regionie będzie działało w konsekwencji na niekorzyść realizacji polityki przez Federację Rosyjską. No tutaj to jest jedyne to dobre, co może wyjść z tego konfliktu aktualnie, czy też różnicy bardzo poważnych zdań między Republiką Federalną Niemiec a Stanami Zjednoczonymi, bo Stany Zjednoczone, mimo też pewnego osłabienia tej chęci wspierania Ukrainy, to choćby z Mitternami miało trochę wspólnego, też możemy się tego spodziewać przed wyborami, no w perspektywie zbliżających się jednak przecież wyborów prezydenckich, to jednak ciągle jest jednoznaczne postawienie na kartę. Ukraina musi się obronić i z punktu widzenia amerykańskiego Ukraina ma tą wojnę wygrać, co jest na całe szczęście zgodne z perspektywą zarówno naszego kraju, jak i tutaj państw regionu. Tak, na szczęście tak, ale jest pan kolejnym gościem, który mówi nam o strefach wpływów rosyjskiej, strefie wpływów niemieckiej. Boże drogi, XXI wiek, wiek, w którym mówi się o Unii Europejskiej, o demokracji, o praworządności, o równości, o wartościach i tak dalej, a tu dalej wracają stare schematy pod tytułem strefy wpływów. Czyli ta polityka przez wieki jest ciągle taka sama, mimo tego bajdurzenia niektórych polityków właśnie o praworządnościach, równościach, wartościach i tak dalej. Pani Agnieszka Romaszewska, pytanie takie. Panie doktorze, jeżeli mogę. Aha, króciutko. To, co ja przedstawiłem, to jest sposób myślenia elit Federacji Rosyjskiej. Nawet jeżeli my tutaj po tej części, w tej części świata odchodzimy od pojęcia stref wpływów, to pamiętajmy, że inni gracze mogą ciągle się nim posługiwać i ciągle to może warunkować ich myślenie i też warunkować ich późniejsze decyzje i działania. To ja mogę panu powiedzieć jedną rzecz. Znam Niemców, mówiłem to wiele razy. Niemcy też myślą o tym, że chcą mieć swoje własne strefy wpływów i bardzo usilnie nad tym pracują. Pracują tak, pracują w inny sposób, mają tych metod miliony w tej chwili. Pani Agnieszka Romaszewska i pytanie do pani. A może ci politycy są po prostu skorumpowani? Mówmy sobie szczerze i uczciwie. Gerhard Schröder, wiadomo, były premier Belgii, poszedł też na pracę na rosyjski garnuszek. Politycy austriaccy na rosyjski garnuszek. I wielu polityków Zachodu, takich porządnych polityków, i szło potem na rosyjski garnuszek. Przepraszam, widzowie piszą mi bardzo wyraźnie, im to jest głupio powiedzieć może publicznie, nie wypada, ale być może inne szatany są tam czynne też w tych Niemczech, wśród tych elit niemieckich. No, tego nie można wykluczyć. No trudno, to oczywiście są takie rzeczy, które trudno udowodnić, ale wykluczyć nie można. Pamiętamy również, że tak wybitna postać jak kanclerz Willy Brandt miał po prostu agenta w KGB w swoim bezpośrednim otoczeniu, co zostało wykazane, więc to nie jest już jakaś mitologia, tylko tak po prostu było. Więc to, że Rosja tam z całą pewnością pracuje nad tym, to jestem tego zupełnie pewna, po prostu zupełnie pewna. Nie wiem, ilu szpiegów, a teraz trochę to muszę taką zrobić tutaj wtręt, to znaczy szpiegostwo w dzisiejszych czasach to jest troszkę co innego, niż sobie wyobrażamy z czasów dawnych. To oczywiście chodzi też o wykradanie technologii, czy tam, nie wiem, technologii wojskowych, ale w ogromnym stopniu jest to też po prostu agentura wpływu w jakiejś mierze. O to chodzi. Bildzeitung napisał parę miesięcy temu, w Niemczech jest co najmniej 2000 agentów wpływu wysoko ulokowanych w sferach biznesowych, politycznych i dziennikarskich. Nie wiem, czy jest 2000, ale nie wątpię, że na pewno są. To zresztą widać i to się daje też stwierdzić w jednym. To znaczy, no są takie pewne zjawiska, po których to można stwierdzić. Na przykład też, czy wielu rosyjskich szpiegów aresztowano w Niemczech? Jak wielu agentów rosyjskich aresztowano w ostatnich czasach, w ostatnich 10 latach w Niemczech na przykład?
Jakoś nie znam takich bardzo wielu wypadków. No więc właśnie, a czyżby ich w ogóle nie było? No więc jak widać, widocznie są słabo śledzeni. No więc jeśli służby specjalne niemieckie są w takim samym stanie jak Bundeswehra, a Bundeswehra jest w stanie bardzo słabym, no to źle świadczy i to źle rokuje Niemcom, powiem szczerze. Bo to, że te próby są, co więcej, one łatwo mogą być czynione ze względu na pewne sympatie, ze względu na pewien też, po pierwsze, ileś osób ma interes, prawda? Jest stara zasada MAIS, rządząca służbami specjalnymi. Zasada MAIS to jest money, pieniądze, ideologia, szantaż, czyli szantaż i ego, wpływanie na ego. I jeszcze się nie spotkałam z taką sytuacją, w których służby specjalne działałyby na czymkolwiek innym. Zawsze działają na tym. I tutaj też zawsze masz możliwość. I są i ideologiczne grupy, które mogą być podlegać tutaj wpływowi. I mogą być grupy, które mają jakieś interesy finansowe. No i oczywiście zawsze jeszcze istnieje ten szantaż i podbijanie czyjegoś bębenka, że ma być ważniejszy. Także ja w te sprawy tutaj niestety no, uważam, że to oczywiście jest możliwe. Choć wstrzymuję się od takich super, już powiedziałabym, spiskowych teorii, no bo jak nie mam dowodów, to staram się ich nie głosić. Ale niewątpliwie to wygląda bardzo podejrzanie, bo to nie jest zgodne z interesem Niemiec. Tak jak pan powiedział przed chwilą, że Niemcy chciałyby mieć swoją strefę wpływów. One może nie chciałyby, nie tyle strefę wpływów, ja bym się z tym do końca nie zgodziła. One chciałyby być najmądrzejsze na świecie, najlepsze na świecie, najbardziej kochane na świecie. A przy tym wpływowe. I to tak to wygląda. I mi się wydaje, że to nie wpływa. To w żadnym stopniu nie działa w tej chwili w tym kierunku, więc powinni się nad tym zastanowić. No właśnie, tu Bianka mi podpowiada, że znalazła informację, że w grudniu ubiegłego roku Niemcy faktycznie złapali jednego agenta. Ale to faktycznie rzadka informacja jest, jeżeli chodzi o Niemcy. I pan doktor, panie doktorze, ja spotykałem się wielokrotnie z takimi opiniami, że tak naprawdę niemiecką politykę zagraniczną kreowano tak naprawdę w Gazpromie. Przepraszam, ja mówię o Niemczech, bo wszyscy w Niemczech mówili do niedawna o Polsce, pokazywali jako przykład braku praworządności, różnych rzeczy dziwnych i tak dalej. A tak naprawdę jak popatrzymy się na Zachód, to tam jest często o wiele po prostu gorzej. Tam niektóre rzeczy są spróchniałe do imentu. Mamy Niemcy, które pozbawiły się właściwie na własne życzenie swojej armii. Mamy panią minister Albrecht, która miała odbudować tę armię po roku, nie zrobiła nic od deklaracji kanclerza Scholza. No i właśnie pytanie jest takie, co powoduje w tej chwili Niemcami? Czy to pytanie o to, o na przykład o działalność Rosjan w Niemczech, czy ono jest zasadne w tej chwili? Tym zacznę od tego, że nie powinniśmy mieszać zupełnie nieprzystających do siebie pojęć, bo kwestia polityki niemieckiej, w tym polityki zagranicznej, ich relacji z Federacją Rosyjską, na to się oczywiście nakładają ich wzajemne relacje z Ukrainą. No, nie sposób tego zestawiać z kwestią praworządności, szczególnie praworządności w Polsce. No, oczywiście to jest czasami wykorzystywane w dyskursie, że to, że są problemy jakieś w Niemczech czy w innym kraju, ma zupełnie negować kartę praworządności. Ale niech pan powie, dlaczego nie? Dlaczego Niemcy mogą mówić o polskiej praworządności, a na przykład od jednej dyktatury kupują surowce, a drugiej dyktaturze, jeszcze gorszej, czyli Chinom, te gotowe produkty sprzedają. Im wolno, nam nie wolno. Przepraszam bardzo. Polska również ma relacje z Federacją Rosyjską, ma relacje z Chinami. Tak ten świat jest zbudowany. A praworządność dotyczyła zupełnie innego problemu. W najprostszym możliwym ujęciu, czy instytucje państwa podlegają prawu i czy realizacja, egzekwowanie prawa odbywa się w sposób niezależny od nacisków politycznych. I ta kwestia, niezależnie robią Niemcy, co robi Federacja Rosyjska, ten problem... Ale wie pan, dla przeciętnego widza to w ogóle to tłumaczenie nie wchodzi mu do głowy. Przepraszam, po 2015 roku agresji rosyjskiej na Ukrainę, rosyjskie firmy wbrew prawu dostarczały broń Ukrainie. Francuskie też. Pies z kulawą nogą im nie zwrócił uwagi po prostu, bo się bali oczywiście. Tu nie chodzi o prawo, tu chodzi o to, kto jest silniejszy w tej chwili. Im wolno omijać sankcje, a u nas byłaby wielka afera z tego powodu. To się przekłada na wszystkie dziedziny życia. Nie możemy udawać tego, że jak Niemcy są niepraworządni w innych dziedzinach, to mogą nam powiedzieć o naszych sądach. Panie doktorze, kto to łapie, taką logikę? Tutaj po raz kolejny, bo pan redaktor próbuje łapać kilka srok za jeden ogon. Ja się jak najbardziej zgodzę z tym, że kto jest silny, temu wolno więcej.
to jest dobrze poukładane choćby w Unii Europejskiej. Tutaj można spojrzeć na poszczególne partie, w tym partie rządzące w swoich krajach, ale mające jedną cechę wspólną, będące członkami Europejskiej Partii Ludowej, też im wolno więcej, ale nie zmienia to faktu, że no, mieszanie kwestii polityki zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec i problemu z zachowaniem zasady praworządności w Polsce, no jedno z drugiego nie neguje. I tutaj no też nakłada się to, że bardzo często patrzymy na Niemcy jako taką stuprocentową siłę rządzącą w Unii Europejskiej. No to jest trochę bardziej skomplikowane. Nasz konflikt Warszawy aktualnie nie jest konfliktem, jeżeli chodzi o praworządność, bezpośrednio z Berlinem, ale najbardziej z Brukselą. Więc tutaj no, byłbym bardzo ostrożny przy tym, żeby... A kto rządzi w Brukseli? Kto ma dominującą pozycję w Unii Europejskiej? Panie doktorze, no nie oszukujmy się. Francja i Niemcy. Oczywiście, że tak, ale czy to powoduje... Panie doktorze, muszę panu przerwać niestety, bo teraz mamy spotkanie pana Władysława Kosiniaka-Kamysza z wyborcami. Kochani moi, za chwilę wracamy do tej dyskusji. Pani Agnieszka Romaszewska będzie miała prawo ripostować, bo wiedziałem, że się nie zgadzała. I za chwilę do pana doktora też wrócimy. Władysław Kosiniak-Kamysz. Ja od początku tego roku odwiedziłem już kilka województw. Byłem w Szczecinie, w Kielcach, Tarnowie, na Śląsku, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Piotrków Trybunalski, różne miejscowości, od tych największych po najmniejsze, jak Gołkowice, zlokalizowane kilometr od granicy z Czechami w województwie śląskim. To sprawia, że z odwagą mogę wyjść i z naszym programem, bo ja wierzę, że ten rok 2023 jest rokiem przełomowym i będzie rokiem przełomowym dla Polski, dla Polaków. Że nasza koncepcja, nasza wizja państwa uczciwej Polski zwycięży, bo to nie chodzi tylko o trzy projekty ustaw, które dzisiaj będziemy prezentować, ale tak naprawdę to chodzi o filozofię państwa, które musi być uczciwe wobec swoich obywateli. Musi szanować swoich obywateli, musi ich poważać, musi z nimi rozmawiać w sposób uczciwy, musi się nimi zaopiekować, kiedy trzeba i nie przeszkadzać, kiedy sobie dobrze dają radę. Nie podcinać skrzydeł, tylko dawać ten tlen, który jest potrzebny, żeby oddychać pełną piersią. Cieszę się, że jest tak różnorodne środowisko prezentujące i różne profesje pokoleniowo zróżnicowane. Dla mnie jako lekarza oczywiście zaszczytem jest obecność pana profesora. Kłaniam się nisko i dziękuję za to, co pan profesor zrobił dla medycyny w Polsce, dla demografii w Polsce, dla radości, jaką jest posiadanie dzieci, bo większej radości w życiu nie można mieć niczego i to jest... Zazdroszczę takiego dorobku, jako lekarz, jako doktor nauk medycznych panu profesorowi, ale jestem też bardzo dumny, że to stąd, z Białegostoku, z województwa podlaskiego, ten sygnał na całą Polskę 40 lat temu popłynął z niezwykłą siłą i płynie od tego czasu. Mamy swój mały udział w tym, żeby proces in vitro, procedura in vitro nie była wolną amerykanką, tylko była w pewnych ramach. To jest ustawa, którą nam się udało przyjąć jeszcze w 2015 roku. Ja, będąc wtedy ministrem pracy i polityki społecznej, ale będąc przedstawicielem w aspekcie spraw medycznych, etycznych Polskiego Stronnictwa Ludowego, negocjowałem zapisy tej ustawy z Bartoszem Arłukowiczem, który był ministrem, ówczesnym ministrem zdrowia. Tej ustawy nikt nie podważył do dzisiaj. To też chciałbym powiedzieć, że zrobiono rzecz fatalną w tej sprawie. Fatalną, okrutną w tej sprawie. Zabrano finansowanie tym, których po prostu nie stać na procedurę in vitro. A nie zmieniono ani jednego przepisu w tym, na co się dzisiaj rządzący bardzo oburzali wtedy. Czyli na zapisy związane z liczbą zarodków, z całą procedurą, z przebiegiem. My to ubraliśmy w ramy, które uznaliśmy najbardziej możliwe i akceptowane, jak się okazało słusznie, bo tego w sprawie etycznej nie podważyli, do czego mieli pretensje. Ale wykonali ohydną rzecz, czyli zabrali finansowanie tym, których po prostu nie stać. Jak masz pieniądze, to nic ci ten rząd wobec tego nie mówi, jak masz żyć. Ale tym, którym najbardziej potrzeba, a dzielenie prawa do posiadania dzieci według statusu materialnego jest ohydstwem po prostu. Jest ohydstwem. Inaczej tego nie nazwę. Każdy decyduje, czy chce z tej procedury skorzystać, czy nie. Przecież to nie jest obowiązkowe, to nie jest przymuszanie.
I jest zasadnicza różnica, myślę, że to panie szczególnie powiedzą. Zasadnicza różnica jest, nie ma, tak jak powiedziałem, nic piękniejszego niż posiadanie dzieci. I odbieranie prawa do decydowania w tym aspekcie, do możliwości skorzystania przez jakąkolwiek władzę jest nieuczciwością państwa wobec obywatela, jest działaniem okrutnym i to zostanie w pierwszej decyzji zlikwidowane. My wprowadzimy refundację zabiegów in vitro właśnie dla tych, którzy po prostu nie mają pieniędzy, których na to nie stać, bo czasem to trzeba kilka razy powtarzać. To czasem nie jest wydatek 10, czasem to jest 20-30 tysięcy. To jest bardzo dużo pieniędzy przy tej sytuacji, jeszcze więcej, bo wszystko drożeje. Dlatego trzeba wprowadzić refundację taką, jaką wprowadziliśmy w wielu podmiotach, w wielu sejmikach, w wielu miastach i wszystkim samorządowcom, którzy to zrobili. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę być pewny, panie profesorze, że tej sprawy też będziemy bardzo wyraźnie bronić. I drodzy państwo, to był fragment przemówienia pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, lidera PSL-u, który jest na spotkaniu z wyborcami w tej chwili. Jak widzicie, kampania wyborcza, mimo że do wyborów 10 miesięcy, trwa w najlepsze już od 8 chyba lat. Kochani moi, wracamy do naszej dyskusji. Agnieszka Romaszewska i dr Maciej Onasz. Ja panu Maciejowi przerwałem na chwilę. Mówiliśmy, bo pan mówił, że nie wolno mieszać praworządności w Polsce z polityką zagraniczną. Ponieważ panu przerwałem, to jeszcze 30 sekund. Obiecuję, że nie będę się odzywał, przerywał i wtedy pani Agnieszka Romaszewska. Już tak rekapitulując, to, że kwestia praworządności w Polsce jest na agendzie, między innymi na agendzie unijnej, to jest zupełnie inna sprawa niż to, czy Niemcy wysyłają czołgi w Ukrainie, czy nie. Jedna rzecz nie wpływa na drugą i ja byłbym bardzo ostrożny z tym właśnie, żeby nie używać spraw do siebie nieprzystających, aby negować realnie istniejące problemy tutaj u nas w kraju. I tu dziękuję. Widziałem, że pani Romaszewska tutaj śmiała się, uśmiechała podczas tej wypowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że ja uważam, że stosunek do praworządności w Polsce, jakbyśmy na to nie patrzyli, to po pierwsze nie są tylko realia, tylko to jest tak zwany wizerunek. A wizerunek się używa w polityce zagranicznej. I jest to absolutnie ten sam element, to znaczy elementem polityki zagranicznej jest stosunek Unii Europejskiej, w której istotne zdanie mają Niemcy. I wizerunek Polski w Niemczech to jest też istotny element, który ma zresztą negatywny wpływ na politykę zagraniczną, ale jest on kreowany w sposób, ja to też dokładnie widziałam, ja ostatnio sporo odwiedzałam akurat Niemcy i oglądałam, on jest absolutnie karykaturalny. Czy to są inne sprawy niż to, że się tak wahają z zdaniem tych czołgów i że jest taki specyficzny stosunek do Rosji? Nie, to nie jest inny. To jest absolutnie ta sama sprawa. Niemcy by chętnie rozmawiały z wielkimi, chociaż powinny rozmawiać ze swoim sąsiadem, jakim jest Polska, którego powinny akceptować z jego rozmaitymi wadami i zaletami. I ja bym im tak doradzała, żeby tak robili. Ale oni generalnie wolą rozmawiać z wielkimi i moim zdaniem to jest dokładnie tego przykład, jeśli chodzi o politykę zagraniczną Niemiec. I w tym przypadku Polska jest malowana straszliwie czarnymi farbami w mediach niemieckich. Naprawdę przesadnie czarnymi farbami. Ja nie wiem, co tu robią korespondenci niemieccy, ale albo oni są półślepi, albo nie wiem co. Ale w każdym razie dla mnie to jest dramatyczne. I pan Onasz, prawo do odpowiedzi. No, dalej będę pozostawał przy stanowisku, że kwestia nawet tego, w jaki sposób opisywana jest Polska w prasie niemieckiej albo naszych emocji, wrażeń z wizyt u naszego zachodniego sąsiada nie ma najmniejszego wpływu na to, jak oceniać fakty odnośnie choćby realizacji zasady praworządności czy też stanów wymiaru sprawiedliwości w Polsce, z czym problemy są i jakby wszyscy mamy co do tego, myślę, że nie mamy co do tego specjalnych wątpliwości. Ma Polska problem z naciskami politycznymi ze strony władzy wykonawczej na wymiar sprawiedliwości i po raz kolejny będę apelował, żeby nie próbować mieszać zupełnie nieprzystających spraw i za pomocą karty z zupełnie innej talii próbować negować realnie istniejące w Polsce problemy. Panie doktorze, ja się z panem nie zgodzę, że chyba wszyscy nie mamy wątpliwości, że Polska ma problem z praworządnością, ale odpowiem inaczej. Tak, miała problem z praworządnością. Pamięta pan na przykład wyroki w sprawie reprywatyzacji w Warszawie? Można takich przykładów więcej mnożyć i to było bardzo duże. Miała problem, kiedy na przykład na wyroki dalej czekało się i się czeka na przykład latami. Ma z tym, kiedy niektóre wyroki są absolutnie często niezrozumiałe. Zależy pewnie, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, podejrzewam. Pani Agnieszka Romaszewska na koniec.
Znaczy ja jeszcze raz chciałabym powiedzieć tak, że istotnym elementem naszego regionu Europy, jeżeli przejdziemy do polityki zagranicznej, są stosunki między innymi Niemiec, Polski i Rosji. Tutaj jest Rosja, Ukraina, kraje naszego regionu. I nie można powiedzieć, że wizerunek Polski, stosunek do Polski nie ma żadnego znaczenia ani wpływów to oraz odwrotnie na Rosję i stosunek do Rosji nie ma wpływu na Polskę. No przecież kiedyś, przepraszam, ale to cała była teoria polityczna, że to Niemcy i Rosja mogą rządzić albo rozebrać Polskę. To już mówię tak dosyć brutalnie, ale w każdym razie to z całą pewnością ma ze sobą moim zdaniem związek. No. Kochani, dziękuję wam serdecznie. Pani Agnieszka Romaszewska, dyrektor telewizji Bielsat oraz dr Maciej Onasz, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Jak widzieliście i słyszeliście, żywa bardzo dyskusja i tak przeszliśmy od Niemiec do tego, co się dzieje w Polsce. To wszystko są tak naprawdę naczynia połączone. Kochani, za chwilę, za minutkę dosłownie, dyskusja o spółkach i spółeczkach, to co lubicie najbardziej. Unia Europejska jest instytucją bardzo podatną na różnego rodzaju działania grup interesów. I to jest oczywiście naturalne dzisiaj. Oprócz lobbystów, czyli tu mówię pozytywny wydźwięk, no to też są ludzie, którzy korumpują, no na pewno, tak jak tu mieliśmy przykłady tych innych państw, akurat nie Rosji, ale można powiedzieć, nie wiem, Gerhard Schröder. Gdybyśmy przyjęli taki sposób rozumowania, to moglibyśmy się zastanawiać, dlaczego Polska sprzyja Ukrainie, bo przecież wielu polskich polityków czy dziennikarzy współpracowało na przykład z oligarchami ukraińskimi. Moim zdaniem pomagamy akurat z bardzo wielu, bardzo poważnych powodów, zakorzenionych w naszej historii, w życiu społecznym, w interesach politycznych, a nie z tego powodu, że ktoś od kogoś brał pieniądze. Tak samo niemiecka współpraca z Rosją nie była pochodną żadnych metafizycznych wyborów i prostej korupcji, tylko była pochodną interesów gazowych ciągnących się w zasadzie od końca lat 50. i tego, że Niemcy oparli swoją gospodarkę, której esencją jest eksport na tanich surowcach od Rosjan. I tu, jak widzieliście, kochani widzowie, Bianka dała na przejście fragment z wczorajszego punktu widzenia, kiedy rozmawialiśmy o polskich elitach, właśnie o naszych elitach, czyli ludziach, którzy wpływają na społeczeństwo, politykach, dziennikarzach, ale nie tylko, komentatorach, ekspertach, profesorach i tak dalej, jak oni wpływają na polskie społeczeństwo i jaka jest ich jakość. Moje zdanie jako publicysty jest taka, że w dużej części ta jakość naszych elit jest po prostu marna. A ja teraz zapytam dziennikarzy o nasze elity samorządowe. Naszymi gośćmi są pan Dawid Serafin z Interii. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dawid Serafin, przypomnę wam, to kochani widzowie, to był dziennikarz, który opisywał jak samorządowcy z różnych miast oferują sobie wzajemnie posady w różnego rodzaju radach. No i na tym profitują. Oczywiście proceder legalny. I drugim naszym gościem jest pan Wojciech Biedroń, publicysta i dziennikarz Tygodnika Sieci oraz portalu W Polityce. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, witam wszystkich. No właśnie, jaka jest jakość naszych elit samorządowych? Czym one się zajmują? Jak wyglądają? Przypomnijmy naszym kochanym widzom, jak wyglądają te wszystkie rady i spółki, i spółeczki. Tu ważna uwaga, kochani widzowie. Ja wiem, że za chwilę się posypią komentarze. Panie Jankowski, a nie zajmie się pan spółeczkami państwowymi, PiS-em i tak dalej, i tak dalej? Kochani, wszyscy się tym zajmowali od wielu lat. Misiewicze, nie Misiewicze, pamiętamy tego rodzaju historię. Ale dla mnie całkowicie nowym odkryciem jest to, o spółki samorządowe. To naszemu społeczeństwu do tej pory tak naprawdę nie było znane. To pierwszy powód, dla którego to poruszamy. Drugi powód jest taki, że w samorządach rządzi w większości opozycja, która już kiedyś rządziła centralnie w Polsce i chce z powrotem dojść do władzy. I to Platforma, czy to Lewica i tak dalej, i tak dalej. I oni obiecują, że uzdrowią państwo. To jako dziennikarze mamy psi obowiązek przyjrzeć się temu, co oni tam robią. Więc jak mi będziecie wylewać na portalach, że jestem pisarz taki owaki, no to ja wiecie, gdzie, co ja o tym sądzę. I wracamy do pana Dawida Serafina. Jak to wygląda w tych samorządach? Proszę nam to opisać. Znaczy faktycznie, jeżeli popatrzymy na samorządy, ja od kilku tygodni zajmuję się właśnie opisywaniem tak zwanych, ja to nazywam, samorządowych Erasmusów, tak? Czyli wymianami polityków w spółkach gminnych, spółkach samorządowych. No i wygląda to nieciekawie. I tutaj niezależnie od barw politycznych, faktycznie politycy różnych opcji wymieniają się stanowiskami. Polega to na tym, że zmieniły się przepisy i prezydenci miast nie mogą zasiadać w spółkach w swoim mieście. Dlatego stworzyli bardzo ciekawy proceder, ale oczywiście zgodny z prawem, że prezydent miasta A zasiada w mieście B w spółce, no was prezydent miasta B w mieście A. I tak jak tutaj mówiłem już kilka tygodni temu w tym programie, ja postanowiłem sprawdzić,
jak to wygląda we wszystkich miastach w Polsce. I okazuje się, że ten obraz, który opisywaliśmy, że chodzi o południe Polski, nie jest przypadkiem odosobnionym. Właściwie bym powiedział, że przypadkiem odosobnionym są miasta, w których prezydenci nie wymieniają się posadami w spółkach. Samorządowy Erasmus. Nieźle to brzmi. Wojciech Biedroń, co pan o tym sądzi? No, ja sobie dobrze przypominam, ja nie mieszkam już w Krakowie ponad dekadę, ale będąc tam dziennikarzem lokalnym przez wiele lat tam pracującym, widzieliśmy, jak na przykład przez spółki komunalne korumpuje się radnych. I to bardzo często radnych można było sobie kupić posadą, nie tylko dla radnego oczywiście, ale bardzo często dla członka jego rodziny, dla małżonki, dla brata, siostry. I wsadzało się tam ludzi. Robili to przeważnie włodarze miast. Niestety robiono to w Krakowie przez wiele lat. Myślę, że kolega Serafin też wielokrotnie na ten temat pisał i widział, co się dzieje. I często powstawały wręcz takie egzotyczne koalicje. Koalicje na przykład, które teoretycznie, politycznie nie miały na przykład z prezydentem nic wspólnego, no ale jakoś współdziałały i pomagały panu prezydentowi przepychać różnego rodzaju pomysły. To nie jest tylko oczywiście rak toczący Kraków. To są problemy tego samego typu, niestety występujące w innych. I to nie tylko tych wielkich miastach, bo przecież my zapominamy, że problemy Polski lokalnej to są przecież nie tylko problemy tych kilku ogromnych miast, ale przede wszystkim mniejszych gmin, mniejszych miejscowości. I tam ten problem jest gigantyczny. A czym się to kończy? No kończy się to zawsze nepotyzmem, kolesiostwem i niestety bardzo często korupcją. Ponieważ przestają się de facto przenikać i kontrolować no, różne struktury, prawda, na które składa się jeden organizm gminy, prawda, dużego miasta. I to jest, i z tym jest dzisiaj w Polsce ogromny problem. Mam wrażenie w ogóle, że czy poprzednia władza, czy obecna albo tego nie zauważa, albo w jakiś sposób to toleruje. Rzeczywiście w większości dużych miast rządzi dzisiaj przedstawiciele dzisiejszej opozycji. Oczywiście tam pełnią swoją władzę. Jak to wyglądało w Warszawie, opisywałem przez wiele lat. Czym się skończyło właśnie takie kolesiostwo, kumplatorstwo? No skończyło się na przykład w Warszawie gigantyczną aferą, również reprywatyzacyjną, bo i ona miała pewne źródła właśnie w takich dziwnie przenikających się ludziach, przenikających się instytucjach. Na koniec wszyscy straciliśmy setki milionów złotych. Drodzy widzowie, to jest tak. Wyjdziecie na wybory, wybieracie swojego prezydenta miasta, burmistrza, wójta. Idziecie na wybory, wybieracie też radnych. Radnych, żeby załatwiali wasze sprawy, radnych, żeby pilnowali waszych interesów, ale radnych, żeby również patrzyli na ręce waszemu prezydentowi. Wszędzie, gdzie dochodzi władza, to wiadomo, że różne pokusy są. A w wielu miastach, jak mówi Wojciech Biedroń, jest tak, że taki radny dostaje od prezydenta posadę w Radzie Nadzorczej, fuchę, po prostu zwykłą fuchę, za ileś tysięcy złotych, z reguły tak jest. Więc jak on ma fuchę za kilka tysięcy od pana prezydenta, to jak on tego prezydenta będzie kontrolował? Ten układ jest chory. Jak tu zwracam się do pana Serafina. Jak duże pieniądze w tych samorządach można zarobić? Idę do takiej spółeczki, jestem politykiem, dużo gadam frazesów o wartościach, o różnych innych głupotach, dostaję spółeczkę. Ile tam zarabiam kasy w takiej spółeczce? Jak daleko muszę dojeżdżać? Ja podam dwa przykłady z Krakowa. Jeden dotyczący prezydenta Częstochowy, który znalazł zatrudnienie właśnie w Radzie Nadzorczej Miejskiej Spółki w Krakowie. On otrzymuje około 5 tysięcy złotych miesięcznie. Taka rada spotyka się mniej więcej raz na 3 miesiące. Także tej pracy nie jest dużo. Co ważne, zapytałem też władze miasta Krakowa, jakie wymogi musiał spełnić prezydent Częstochowy, żeby taką posadę otrzymać. No bo zakładam, że skoro otrzymał, to miał jakieś doświadczenie. Okazuje się, że w odpowiedzi przesłanej przez urzędników wynika z niej, że właściwie nie musi mieć żadnego doświadczenia, ale na pewno to samorządowiec może dzielić się swoimi pomysłami, które wprowadzał w Częstochowie. I drugi przykład też z Krakowa, gdzie prezydent desygnował swojego zastępcę do rady jednej ze spółek miejskich. Oczywiście wiceprezydent z Platformy powiedział, że on to w sumie nie musi brać pieniędzy za to stanowisko, że właściwie to on tak poszedł, bo się na tym zna, ale pieniądze są najważniejsze i on gdyby mógł, to by z nich zrezygnował. No mieszkańcy powiedzieli, sprawdzam, wymyślili pomysły, na co prezydent może przekazać te pieniądze, czy to na schronisko, czy to na przedszkole. Zaproponowali to prezydentowi, natomiast wiceprezydent w tym momencie stwierdził, że właściwie nie odpowiedział na to pytanie. I to jest tak, że chodzi o tych radnych, że oni nie tylko dostają posady w radach nadzorczych, oni dostają także stanowiska w różnych miejskich spółkach. Często są to stanowiska, które
do pewnego momentu nie istniały. One są stworzone specjalnie dla polityków. Jeżeli chodzi o Kraków, to faktycznie tutaj są tak, można powiedzieć, egzotyczne koalicje, że właściwie barwy polityczne tutaj nie mają żadnego znaczenia, że liczy się właściwie znajomość i można powiedzieć, że od 20 lat, odkąd Krakowem rządzi prezydent Majchrowski, to zmieniają się osoby zmieniają posady, ale nazwiska właściwie od 20 lat są te same. Czyli żeby się utrzymać, trzeba po prostu mieć odpowiednie znajomości, koniec i kropka. I pan powiedział, przepraszam, dobrze usłyszałem, że on za posiedzenie, za bycie w Radzie Nadzorczej dostaje 5 tysięcy miesięcznie, a Rada się spotyka raz na 3 miesiące, tak? Taką odpowiedź otrzymałem od urzędników, że dostaje 5 tysięcy miesięcznie i wymagane jest to, żeby Rada się spotkała raz na 3 miesiące i mniej więcej właśnie tyle razy się spotyka. Bożeż drogi, Wojciech Biedroń. Jak wypalić to? Ja wiem, że to jest legalne, ale jak to wypalić? Bo na to idzie nasza kasa podatników. No trzeba po prostu odważnie wprowadzać zmiany. No proszę mi wierzyć, że tego typu zapisy można zmienić w jeden sejmowy wieczór i tutaj naprawdę wielkiej kombinacji nie ma. Choć oczywiście pewna skomplikowaność prawna, no nie chcę też spłycać tego problemu do minimum. Ona oczywiście tu istnieje, tylko no trzeba się w końcu za to zabrać. No były próby, które głównie koncentrowały się na tej kadencyjności, prawda, prezydentów, bo na to też zwrócił uwagę mój przedmówca. W tych miastach część tych prezydentów rządzi po kilkanaście, a w przypadku prezydenta Majchrowskiego, pamiętam jak byłem dziennikarskim praktykantem, kiedy on został prezydentem i widziałem przez lata, można powiedzieć, to, że tam się nic nie zmieniało, tylko była karuzela stanowiska, tak naprawdę karuzela nazwisk. Ja myślę, że trzeba wrócić jednak do pewnej, w moim przekonaniu, bardzo ważnej kwestii, a mianowicie takiej, że my w Polsce napisaliśmy sobie i wymyśliliśmy sobie, że polski samorząd to jest wielka zdobycz polskiej demokracji. Ja słucham tego od kilkudziesięciu lat, jak to jest wielką rzecz polski naród zrobił, mając ten samorząd. Tymczasem ja uważam, że to jest nieprawda. Oczywiście wolny samorząd jest istotny, samorządna Polska i tak dalej, ale popatrzmy, co się dzieje. Nie ma tygodnia, żeby nie wybuchała jakaś lokalna afera w takim czy innym mieście. Nie ma miesiąca, żeby nie byli zatrzymywani na przykład jacyś miejscy urzędnicy czy osoby związane z jakimiś miejskimi spółkami. No my mamy do czynienia z rakiem w tym momencie, niestety, toczącym polski samorząd. Ja chcę też podkreślić, nie chcę generalizować. To nie jest tak, że wszyscy samorządowcy, wszyscy prezydenci, radni to złodzieje i kombinatorzy. Nie, bo to jest nieprawda. Natomiast my mamy gigantyczny dzisiaj problem z Polską. Dość powiedzieć, że kiedy powstało CBA, ja dość blisko obserwuję to, co dzieje się w tej służbie, to oni 80% roboty mają w miastach. Mają właśnie w tak zwanej komunałce, jak my to mówimy. Czyli po prostu tam się dzieją rzeczy straszne. I jeszcze jedna rzecz a propos tych rad nadzorczych, bo tam to, że ktoś zarabia 5 tysięcy złotych, to może komuś się wydawać, że to nie jest dużo, choć to absolutnie oburzające, że cała robota ma polegać tylko na tym, że się raz na 3 miesiące spotkają. To jest też dostęp, bardzo ważny dostęp do informacji, do inwestorów. Często ci ludzie wychodzą potem z samorządu i pracują dla tych prywatnych spółek, załatwiają często również nieformalnie, załatwia się przetargi i tak dalej, i tak dalej. To jest przedsionek, w moim przekonaniu, do korupcji, jeśli nie zaczniemy tego kontrolować, jeśli nie wypalimy tego dokładnie rozgrzanym żelazem, to naprawdę dzisiaj człowiek, zwykły mieszkaniec miasta, gminy patrzy na wielką politykę, patrzy od czasu do czasu, raz wieczorem oglądając taką czy inną stację. Ale z samorządem styka się na każdym kroku. To są podatki, to są szkoły, to są drogi, to są chodniki i tak dalej. Każdy, kto żyje w dużym mieście w Polsce, zdaje sobie z tego sprawę, że samorządy sobie bardzo kiepsko radzą, a coraz więcej w tych samorządach jest wielkiej polityki, wielkich planów, wielkich zapowiedzi. Wszyscy pamiętamy sprzed dwóch, no w tym momencie sprzed trzech lat plany największych miast w Polsce, które chciały mieć własną policję, własne miejsce w Senacie, ogromną autonomię, dostęp do publicznych pieniędzy, przede wszystkim unijnych, takich, które rozdziela państwo, mówię, nie tych grantów, które zdobywają gminy. I oni to chcieli wszystko mieć w jednym ręku. Gdzie byśmy dzisiaj byli po trzech latach? Kiedy nagle się okazuje, że wielka gmina nie daje sobie rady z 30 tonami węgla. Więc o czym my mówimy? Ja uważam, że świat pokazał, sprawdzam polskiemu samorządowi. Niestety samorząd nie zdaje. Thank you.
Drodzy Państwo, mnie to diabli biorą na coś takiego. Mój teść mieszka w miejscowości pod Warszawą jednej. Nie może się doprosić od 30 lat o naprawę drogi. Zwykła ulica, która ma, nie wiem, 200 czy 300 metrów. Jeżeli on usłyszy teraz informację, że w samorządach można pójść do Rady Nadzorczej i dostać 5000 zł w miesiąc, a ma się spotkanie tylko raz na 3 miesiące, to przepraszam, to wszyscy pomyślą sobie i zdrowo pomyślą. To jest marnotrawienie naszych pieniędzy. 5000 zł, to za te pieniądze w skali roku, za te 60000 zł, to ja podejrzewam, że tę drogę można byłoby w dużej części naprawić. A jakby się pozbierało te pieniądze ze wszystkich, od wszystkich samorządowców, to kupę kasy by poszło, na szkoły by poszło, poszłoby na to, na co samorządowcy wszyscy mówicie, że trzeba, że wam brakuje kasy. To by na zdrowie poszło, na szpitale, na leczenie by poszło, na nauczycieli by poszło. Dobra, kolejny wątek, pan Dawid Serafin. Rodziny w samorządach. Czytałem o jednym z miast, że na przykład tam w tym jednym mieście jest zoo i w tym zoo oczywiście też jest rada, bo są szpitale miejskie, które mają rady nadzorcze, instytucje miejskie mają rady nadzorcze, kochani moi. To jest zgodne z prawem wszystko. I w tymże zoo członkinią rady nadzorczej jest córka czy syn, w każdym razie rodzina prezydenta miasta z innej oddalonego ileś tam 10 kilometrów. Czy te rodzinki też są upychane na te fuchy? Jeżeli popatrzymy na miasta, to faktycznie w wielu miastach możemy znaleźć te same nazwiska, które każą zadać pytanie, czy są to rodziny. Ja znowu najświeższy przykład z Krakowa. Powstała specjalna spółka w Krakowie, Kraków 5020, która ma być odpowiedzialna za tworzenie drugiej urzędowej telewizji, gdzie pracuje ponad 100 osób. W tamtym roku ta spółka otrzymała z budżetu miasta w różnych formach 65 milionów złotych i nagle się okazało, że w tej spółce pracuje córka wysokiej rangi urzędniczki miejskiej i kiedy mieszkańcy, dziennikarze zaczęli pytać, to w tej spółce właściwie powstała taka tama, właściwie zaczęto straszyć miejscowych dzieci. I tu niestety, tutaj muszę panu przerwać ten interesujący wywód. Drodzy państwo, ważne rzeczy dzieją się na świecie. Davos, forum gospodarcze i przenosimy się, przemowa pana prezydenta Andrzeja Dudy. Zapraszam serdecznie. Good evening once again. Dobry wieczór Państwu. Your excellencies, Wasze ekscelencje, distinguished guests, szanowni goście. It's my pleasure to open to moja ogromna przyjemność otworzyć tę niezwykle ważną dyskusję tu w Polskim Domu w Davos. Cieszę się, że w tym roku nasza polska reprezentacja gości wiele różnych wydarzeń, które prowokują zarówno polskie, które służą zarówno polskim, jak i międzynarodowym interesom, ale też przede wszystkim są przyczynkiem do dyskusji na temat wyzwań, z którymi się wszyscy mierzymy. Mam nadzieję, że te podniesione przez nas dziś tematy na temat tego, co udało się na to osiągnąć, jak i na temat tego, jakie wyzwania przed nami stoją, będzie kontynuowane na szczycie w Wilnie, a przekuje się na działania. Rok po rosyjskiej agresji na Ukrainę państwa członkowskie NATO są zdecydowanie najbardziej zjednoczone niż kiedykolwiek wcześniej, skupione na priorytecie NATO, jakim jest kolektywna obrona i wsparcie Ukrainy. Wojna w Ukrainie pokazała, że członkowie NATO to wiarygodni i lojalni partnerzy, którzy nie rezygnują ze świadczonego wsparcia mimo kryzysu. NATO to niezastąpiony element zapewnienia bezpieczeństwa w Europie. W zeszłym roku NATO przyjęło nowy koncept strategiczny, w ramach którego wszyscy sojusznicy zgodzili się, że Rosyjska Federacja jest największym i najbardziej bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszników, jak i dla pokoju i stabilności w regionie euroatlantyckim. Teraz na drodze do szczytu w Wilnie musimy zapewnić, że sojusz jest w pełni gotów, by zmierzyć się z tym zagrożeniem. Niemal rok po wybuchu wojny nadal jesteśmy świadkami nowych potrzeb i wyzwań, które stają przed nami jako przed państwami członkowskimi, ale i przed NATO jako takim. Trzy z nich są szczególnie ważne w tym kontekście.
po pierwsze, NATO powinno wprowadzić nową linię bazową dla obrony i odstraszania, którą ustalono w Madrycie. Musi ona uwzględniać kontrolę rosyjską i wpływy w Białorusi. Granice z Białorusią i NATO muszą być tak samo chronione, jak i granice NATO z Rosją. Jest to bardzo ważne, byśmy musimy pamiętać o reżimie Łukaszenko i o kryzysie migracyjnym, który wywołał na granicy polsko-białoruskiej tuż przed wojną. Nie mam wątpliwości, że rosyjski atak na niepodległą Ukrainę przyspieszy jedynie potrzebę wzmocnienia flanki wschodniej NATO, która znajduje się na wschodzie centralnej i wschodniej Europy. Po drugie, NATO powinno wykazać, że każdy naród w Europie ma niepodległe, suwerenne prawo decydować o swoich zasadach bezpieczeństwa. Musimy sfinalizować akcesję Finlandii i Szwecji. Mam nadzieję, że będziemy w stanie powitać ich jako członków NATO jak najszybciej to możliwe. Musimy również zareagować na aspiracje członkowskie Ukrainy. Jest najwyższy czas, by Kijów uzyskał odpowiedzi co do tego, w jaki sposób ma przebiegać proces akcesyjny i jakiego rodzaju kroki są potrzebne, by osiągnąć oczekiwany rezultat końcowy. Wsparcie dla Ukrainy musi być nadal kontynuowane. I po trzecie, odstraszanie i obrona NATO powinny być odpowiednio pozyskiwane, również i utrzymane w długoterminowej perspektywie. Dlatego też musimy odświeżyć wskazówki NATO co do wydatków na obronność. Cel 2% PKB był odpowiedni w 2014 roku, kiedy to odbyła się pierwsza inwazja rosyjska na Ukrainę i miał być zrealizowany do 2024 roku. W tym roku Polska wyda ponad 4% PKB na obronność. Jest to ogromny wysiłek, biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą w Europie i wysiłki, które wszyscy podejmujemy, by pomóc Ukrainie. Ale wiem, że jest to inwestycja w przyszłość i w bezpieczeństwo całego regionu. Musimy być przygotowani na okres niepewności w Europie. Nie ma tu szybkich rozwiązań na kryzys bezpieczeństwa na kontynencie. Nie powinniśmy też spodziewać się najbliższych rozwiązań w najbliższym czasie. Powinniśmy odrzucać fałszywe propozycje negocjacji pokojowych składanych przez Rosję, gdyż tylko w ten sposób Rosja zyskuje więcej terytorium w Ukrainie. Nie możemy pozwalać Rosji, by miała przekonanie o wygranej. Oznaczałoby to, że ta agresja się opłacała. Wojna pokazała nam, jak wartościowa jest współpraca i pomoc sąsiedzka. Jestem wdzięczny wszystkim z Was, którzy od pierwszego dnia wojny są zaangażowani w pomoc Ukrainie. Zapewniam, że Polska nadal będzie pomagać Ukrainie w jak największym stopniu. Jeszcze raz bardzo dziękuję za tę debatę i czekam z niecierpliwością na Państwa uwagi i opinie. Dziękuję. Kochani widzowie, to był prezydent Andrzej Duda, który w tej chwili jest w Davos na Światowym Forum Gospodarczym. Otwierał jeden z dzisiejszych paneli dyskusyjnych. Jak w ogóle poczytamy na przykład prasę niemiecką, to się dowiemy, że akurat Polacy są bardzo popularni, bo był tam również premier Mateusz Morawiecki, nasi biznesmeni, dziennikarze. I pawilon polski na przykład podobno jest bardzo mocno odwiedzany przez gości, którzy przyjechali do Davos. Polska odgrywa jedną z głównych ról, chociażby z tego powodu, że jesteśmy państwem graniczącym z Ukrainą. Pomagamy tej Ukrainie tyle, ile możemy w tej chwili. I o tym przed chwilą też mówił pan prezydent Andrzej Duda, że w interesie nas wszystkich, w interesie całego świata jest pomaganie Ukrainie. No i właśnie, do tego tematu przechodzimy, wracamy. Naszym gościem jest pan Marek Budzisz, publicysta tygodnika Sieci, w ogóle geoanalityk. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór. No właśnie, najpierw Davos, o którym my dużo relacjonujemy to Davos. Jakie ma to znaczenie? Czy to przyniesie jakiś konkret, przełoży się na konkretną pomoc? Te spotkania, rozmowy w Davos przeniosą się na konkretną pomoc dalszą, większą dla Ukrainy, pana zdaniem? No Davos to jest przede wszystkim forum wymiany myśli, idei, pomysłów na to, jak ma wyglądać przyszłość. No a to, jak elity strategiczne państw Zachodu będą myślały o tym, co powinny zrobić, co mogą zrobić, co trzeba zrobić, dlatego żeby stabilizować sytuację, no od tego zależy w gruncie rzeczy zarówno kierunek, w którym będziemy się poruszać, jak i przede wszystkim coś, co jest znacznie ważniejsze, czyli tempo tych zmian, bo my żyjemy w czasie przełomu i często mamy takie przekonanie, że one w niektórych obszarach, na przykład jak w zakresie wspierania Ukrainy, postępują te zmiany zbyt wolno. Te fora takie jak Davos służą nakreśleniu pewnego nowego obrazu rzeczywistości. To nie bez powodu Kissinger właśnie w Davos powiedział, że kwestia członkostwa w NATO Ukrainy jest już poza dyskusją. To z jego osobistego punktu widzenia była czytelna zmiana stanowiska, bo on przed wojną był przeciwnikiem członkostwa Ukrainy w NATO. Teraz mówi, że Ukraina w NATO powinna się znaleźć i to pokazuje pewne trendy, które następują w myśleniu elit przywódczych demokratycznych państw na świecie. No właśnie, popatrzmy na te trendy myślenia na przykład w Niemczech. Proste pytanie, mnie się wydaje jako publicyście proste pytanie. Dlaczego Olaf Scholz de facto nie chce zgodzić się na przekazanie czołgów Leopard, czyli niemieckiej produkcji, na Ukrainę? Jaką ma pan odpowiedź? No nie chce się zgodzić, dlatego że tu gra toczy się nie o czołgi, ani nawet nie toczy się o to, czy Ukraina zostanie wsparta wojskowo, tak jak powinna zostać wsparta, tylko gra tutaj toczy się o coś znacznie poważniejszego, a mianowicie o podział ról w przyszłym świecie już po wojnie z Rosją. Tutaj ta rozgrywka dotyczy też przyszłości Niemiec i konkurencyjności niemieckiej gospodarki. Tu liczą się interesy przede wszystkim przemysłu niemieckiego. No i dlatego ten opór jest tak wielki. Podział ról, to w takim razie jak pan sobie wyobraża przyszły świat, jeżeli na przykład wygrałaby Ukraina? Jak wygląda będzie porządek europejski chociażby, a w tym rola Polski? Jeżeli wygra Ukraina, to ona wygra tylko wówczas, kiedy znacząco wzrośnie wsparcie w sprzęcie i w amunicji ze strony państw Zachodu, w tym i od Niemiec. A to będzie oznaczało, że ta droga wykorzystywania rosyjskich tanich surowców energetycznych, a na tym Niemcy przez dziesięciolecia budowali swoją przewagę konkurencyjną, będzie dla Niemiec drogą zamkniętą. I to zamknięto nie w perspektywie roku czy dwóch lat, ale kilkudziesięcioleci. To oznacza konieczność przebudowy struktury niemieckiej gospodarki, ponoszenia też znacznych kosztów. I to jest jeden obszar. Drugi obszar, nie mniej istotny, no, to oznacza też konieczność ponoszenia znaczących wydatków na bezpieczeństwo. To nie jest kwestia 2% PKB, bo Niemcy, żeby odbudować swój potencjał, taki, jakim go mieli w czasie zimnej wojny, powinni wydawać co najmniej 3% PKB, bo tak duże są zaniedbania. A w związku z tym to znów powoduje pewną alokację kapitału na rzecz wydatków, których Niemcy nie ponosili i nie chcą ponosić, bo te pieniądze przeznaczali na swój model społeczny czy model państwa opiekuńczego. Jeżeli w związku z tym Niemcy będą kupowały więcej broni, w tym i najnowocześniejsze od Amerykanów, jeżeli będą kupowali również od Amerykanów więcej surowców energetycznych, no to ta relacja między Europą a Stanami Zjednoczonymi zmieni się na korzyść Stanów Zjednoczonych. To oni będą w pewnym uproszczeniu mówić beneficjentem tego nowego porządku. I to będzie też rzutowało na relacje Niemiec z Chinami. Dlatego, że Amerykanie mają w tym obszarze dość jasne i czytelne stanowisko. A Niemcy z kolei właśnie na rynku chińskim plasują tyle samo swojego eksportu, co na rynku amerykańskim. I to wszystko razem wzięte, to właśnie te interesy ekonomiczne, prócz oczywiście pewnych nawyków i przyzwyczajeń, to one powodują, że ten opór niemieckiej elity jest tak duży. Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestię pacyfizmu czy
czy ewentualnej obawy eskalacyjnej. Czyli mówiąc tak potocznie bardzo, Amerykanie mają na pięku z Chińczykami, natomiast z drugiej strony Niemcy po prostu robią dobre biznesy z Chińczykami w tej chwili, nawet jeżeli kosztem, robią to kosztem uzależniania się od Chin, jak czytam na przykład. Dobrze, ale ja pana zapytam o jeszcze jedną rzecz. Jeżeli Ukraina wygra, to rola Polski jaka będzie? Czy my jesteśmy w stanie z tego skorzystać, my jako Polska, jako nasze państwo, na zwycięstwie Ukrainy? A jeśli tak, to jak? Nasza rola wzrośnie? Ukraina wygra tylko i wyłącznie wtedy, kiedy powstanie nowy system bezpieczeństwa w Europie Środkowej. Bo wtedy Ukraina i ukraińskie społeczeństwo będzie miało gwarancję, że ten wysiłek, który jest dzisiaj olbrzymim i cena krwi jest olbrzymia, będzie czemuś służył, że nie będzie to pauza strategiczna do momentu, aż Rosjanie odbudują swoje siły i uderzą na nowo. W związku z tym musi powstać nowy system bezpieczeństwa w regionie. Ten nowy system bezpieczeństwa nie powstanie bez Polski, choćby z racji naszego położenia, ale nie tylko, no również i z racji potencjału, którym dysponujemy. I to musi być system łączący państwa skandynawskie, które wchodzą do NATO, tak jak Szwecja i Finlandia, Polskę, Ukrainę i też państwa bałkańskie, Rumunię, ale również niewykluczone, że Bułgarię, która też się bardzo zaangażowała we wspieranie Ukrainy. To powstaje pewien związek czy pewien układ polityczny na wschodniej flance NATO. W oczywisty sposób te związki są powodowane rosyjskim zagrożeniem, no ale siłą rzeczy to wzmacnia państwa tutaj położone, a Polska jest państwem absolutnie centralnym dla rozkładu sił na całej wschodniej flance. Również z tego powodu będą budowane połączenia komunikacyjne, no bo wojsko na tych olbrzymich obszarach i zaopatrzenie dla wojska musi być przewiezione i to przewiezione sprawnie i szybko. W związku z tym, jeśli będą budowane połączenia komunikacyjne północ-południe, sieć drogowa, sieć kolejowa, wszystko, co jest związane z transportem i z przemieszczaniem towarów, to też będzie, obiektywnie rzecz biorąc, czynnik sprzyjający rozwojowi tego regionu. Również odbudowa Ukrainy i środki, które na tą odbudowę będą przeznaczone, choćby z racji bliskości położenia Polski i innych państw Europy Środkowej, to spowoduje, że ten region zacznie się potencjalnie szybciej rozwijać niż reszta Europy. Więc te wszystkie czynniki, czynnik wojskowy, czynnik polityczny i czynnik gospodarczy związany z odbudową Ukrainy będzie powodował w dłuższej perspektywie kilkunastu lat to, że Europa Środkowa będzie doganiać, czy będzie rozwijać się znacznie szybciej niż zachód Europy. A to wpłynie na zmianę sił w całej Unii Europejskiej i w całej Europie. Te potencjały zaczną się wyrównywać. To z kolei musi wywołać zmianę polityczną, no bo już nikt nie będzie chciał się godzić na to, żeby wschód Europy był takim milczącym i biernym uczestnikiem projektu europejskiego jak do tej pory. No to jest mniej więcej ta skala wyzwań, która jest przed nami. To zajmie lat kilkanaście, ale też pokazuje możliwości, które możemy wykorzystać. Czyli wielkie rzeczy dzieją się, drodzy państwo, w tej chwili w historii Polski, ale jak pan powiedział, na przykład ten transport, który jest bardzo ważny, z kapitalne ma wręcz znaczenie z punktu widzenia militarnego, to w takim razie taki na przykład centralny port komunikacyjny, który jest budowany między Warszawą a Łodzią i do tego cała struktura transportu kolejowego w tej chwili, to jest najwyższy, powinien mieć jeden z najwyższych priorytetów, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, takie CPK. Dobrze mówię w takim razie? Ale oczywiście, że tak, no ale też i dlatego Polska, państwa bałtyckie i Ukraina podpisały właśnie, chyba dzisiaj bodajże, porozumienie o budowie kolei szybkiej prędkości, które ma te państwa łączyć. No ale to nie tylko jest kwestia CPK, to jest również kwestia naszych portów nad Morzem Bałtyckim, dlatego że one nie tylko będą i już notują rekordy przeładunkowe w związku z faktem, że Ukraina musi dywersyfikować swoje kanały transportowe. No nie może tylko polegać na Morzu Czarnym, bo to morze jest wojskowo kontrolowane przez Rosję. Musi też budować połączenia z Morzem Bałtyckim. Szwecja i Finlandia w NATO, to oznacza, że Morze Bałtyckie staje się, czy ma szansę stać się wewnętrznym jeziorem natowskim. A to z kolei powoduje, że zaopatrzenie na wypadek wojny powinno docierać do portów nad Morzem Bałtyckim. No to też są fundamentalne zmiany, również jeśli chodzi o znaczenie naszych portów w Szczecinie,
w Trójmieście czy w mniejszych ośrodkach, takich jak Kołobrzeg. To są wszystko naczynia powiązane i to będzie powodowało jakby przyspieszenie rozwoju tych obszarów. To ja pana dopytam dosłownie jedno, obiecuję, jedno pytanie o polską politykę. Czy nasze elity są w tym wszystkim zgodne? Pytanie, zadam je wprost. Czy jeżeli na przykład obecna opozycja dojdzie do władzy w wyborach na jesieni, czy ona podtrzyma ten kurs obecny pana zdaniem? Czy wszyscy jesteśmy jako politycy zjednoczeni w tej sprawie? Ja bym był bardzo zdziwiony, gdyby opozycja, jeśli zdobędzie władzę, tego kursu nie podtrzymała, bo to jest kurs w interesie Polski. To jest kurs, który ma szansę gwarantować nam bezpieczeństwo, również na wschodzie, a dzisiaj sytuacja tam jest daleka od stabilności i ma szansę gwarantować nam dekady przyspieszonego wzrostu. W związku z tym każda inna polityka wydaje się polityką... No ale opozycja nie chce na przykład CPK budować. Słyszał pan. No, inne są, w moim odczuciu, inne są realia kampanii wyborczej, a inne są już wtedy, kiedy się rządzi. I wtedy, kiedy się rządzi, trzeba bardziej liczyć się z rzeczywistością i z faktami, i z realnymi trendami. I w związku z tym ja tu bym raczej oczekiwał korekty tego stanowiska, jeżeli oczywiście opozycja zdobędzie władzę. Dobrze, wracamy do wielkiej polityki. Pan premier, dzisiaj albo tę zgodę Niemiec uzyskamy na przekazanie czołgów, albo sami postąpimy tak, jak trzeba. Ja to odczytuję w prosty sposób. Nie dacie nam zgody, sami wyślemy bez pytania te wasze czołgi. Co to oznacza? No tak też odczytały te słowa, odczytały media światowe. No to oznacza w moim odczuciu jeszcze zwiększenie presji na Niemcy, ale też do pewnego stopnia również na innych sojuszników, bo tutaj musimy mieć świadomość faktu, że ta debata czy ta dyskusja dość ożywiona, która się toczy, ona nie obejmuje tylko Niemiec, dlatego że Stany Zjednoczone też nie dostarczają Ukrainie pewnych systemów, które są nawet, powiedziałbym, ważniejsze niż czołgi. Tu chodzi o rakiety o zasięgu umożliwiającym rażenie celów na tyłach rosyjskich. Takie rakiety, powiedzmy, o zasięgu 200-300 kilometrów, czego Ameryka nie chce dostarczać. I tej bariery też Waszyngton póki co jeszcze nie pokonał. To wydaje się, że zmierzamy do punktu pewnego przesilenia. Ta kwestia leopardów niemieckich jest pewnym punktem przełomowym i w moim odczuciu taki jest też cel naszej polityki. To znaczy, żeby we wszystkich tych obszarach doprowadzić do skokowej zmiany charakteru dostaw dla Ukrainy. Ale to nie jest tylko presja wywierana na Niemcy, chociaż tutaj Niemcy z oczywistych względów są głównymi adresatami tej presji. Czy z wypowiedzi Jensa Stoltenberga wczoraj i w ogóle przywódców państw natowskich wynika, że Zachód kolektywnie uznał, nie ma z Rosjanami teraz co rozmawiać, tę wojnę trzeba wygrać militarnie i dlatego chce uzbroić Ukraińców tak mocno? To jest pierwsza rzecz. I czy te zapowiedzi, które broni, o których teraz słyszymy, są wystarczające do tego, żeby Ukraińcy wygrali wojnę? No nie mamy jeszcze do czynienia z pełną listą obiecanego sprzętu. To, co do tej pory ujawniono, jest bardzo obiecujące, ale tak jak już powiedziałem, nie obejmuje tych systemów, które mogłyby być systemami przesądzającymi, czyli rakiet dalekiego zasięgu, myśliwców, no i mamy jeszcze cały czas otwartą kwestię leopardów. Te dostawy, o których mówimy, one wynikają z faktu, że Zachód uznał, iż wojna jest w punkcie kulminacyjnym. Ten punkt kulminacyjny oznacza, że Ukraina może tę wojnę wygrać, ale może też tę wojnę przegrać. W związku z tym te dostawy mają uniemożliwić Rosjanom zbudowanie przewagi, ale z kolei ułatwić stronie ukraińskiej przejęcie inicjatywy. Dlatego są tak istotne. Natomiast to jeszcze nie gwarantuje sukcesu wojennego. Na razie mamy do czynienia z mówieniem czy przygotowaniem Federacji Rosyjskiej do kolejnej fazy mobilizacyjnej. Mówi się nawet o 500 tysiącach powoływanych rezerwistów i poborowych, co oznaczałoby, jeżeli to zostanie przeprowadzone, że Rosjanie zniwelują ukraińską przewagę, jeśli chodzi o siłę żywą. Bo Ukraina ma więcej żołnierzy na froncie, Rosjanie mają przewagę sprzętową. I te dostawy zachodnie mają doprowadzić do sytuacji, kiedy
potencjał z kolei sprzętowy zacznie się wyrównywać. Tylko mamy tu do czynienia z trudną operacją, dlatego że Ukraina musi się nauczyć walczyć w stylu natowskim, czyli znacznie oszczędniej. To Ukraina do tej pory walczy trochę tak jak za czasów sowieckich, trochę tak jak Rosjanie. Są oczywiście sprawniejsi, są lepiej zorganizowani, mają lepsze systemy dowodzenia. Tych przewag ukraińskich jest dużo, lepszą też motywację. Natomiast to jeszcze nie jest, mimo deklaracji strony ukraińskiej, to jeszcze nie jest armia walcząca w standardach NATO. I ona musi w czasie wojny przejść pewną metamorfozę. To jest niełatwe, no ale musi też dostać sprzęt po to, żeby to było możliwe. Wtedy te potencjały się wyrównają i wtedy Ukraina będzie mogła przejąć inicjatywę znowu, bo teraz po Bachmucie i po Soledarze ta inicjatywa taktyczna jest, wydaje się, w rękach Rosjan. I tu serdecznie panu dziękuję za te szczegółowe i ciekawe wyjaśnienia. Marek Budzisz, Tygodnik Sieci, był naszym ostatnim gościem dzisiaj. Kochani moi, takie ogłoszenie parafialne jeszcze. Jutro mnie nie ma, będzie Wojtek Dąbrowski, serdecznie zapraszam. Muszę wyjechać załatwić pewne sprawy, ale wracam w poniedziałek 17:30 na antenę do punktu widzenia. Tak więc oglądajcie jutro Wojtka Dąbrowskiego. Serdecznie dziękuję Biance Frejlich za wydanie dzisiejszego programu. No i kochani moi, za chwilę wydarzenia, które poprowadzi Katarzyna Zdanowicz. No to co? Na dzisiaj to już wszystko, kochani moi. Abyśmy w zdrowiu byli i widzimy się w poniedziałek o 17:30, a z Wojtkiem Dąbrowskim jutro też o 17:30. Serdecznie zapraszam. Każdą chwilę przy kawie uczynisz niezwykłą z Giotto. Delikatny krem zamknięty w chrupiącej, waflowej kuleczce otoczonej kruszonymi orzechami. Kawa? Tylko z Giotto. Czas na Kinder Karnawał i rodzinną zabawę. Do wygrania w loterii vouchery wyjazdowe, każde o wartości 15 000 zł i 2000 pieniędzy.